Niezwykle miło Państwa powitać w dzisiejszy wieczór. Wieczór, który dla naszego ugrupowania rozpoczyna kampanię wyborczą w wyborach samorządowych 2014. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Witam w szczególności mieszkańców, którzy zechcieli zaszczycić nas dziś swoją obecnością. Witam przedstawicieli wszystkich inicjatyw społecznych i lokalnych, którzy na co dzień wspierają ugrupowanie. Szczególnie serdecznie witam członka zarządu województwa łódzkiego, pana wicemarszałka Dariusza Kuńczaka. Witam radnych Rady Miasta Skierniewice. Witam przedstawicieli stowarzyszeń i ugrupowań politycznych, a więc pana Bartłomieja Wójcika, komendanta Skierniewickiego Chłopca, panią Justynę Dziedzic, reprezentującą grupę wolontariatu na rzecz schroniska dla zwierząt skierniewickich, panią Helenę Wojnę, prezesa ogrodów działkowych, pana Jędrzeja Lenarcika, rzecznika grupy Łódź Warszawa Ciężka Przeprawa. Proszę Państwa, przedstawię teraz krótko konwencję dzisiejszego spotkania. Za chwilę przedstawię ekspertów oraz osoby, które będą mogły dziś odpowiedzieć na pytania mediów. Dziękuję również przedstawicielom mediów, że zechcieli uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu i zaszczycili nas swoją obecnością. No to brawo, zaczęliśmy. Proszę Państwa, wśród nas są osoby, które na co dzień są zaangażowane w działalność samorządową, ale również społeczną na rzecz wszystkich środowisk. Myślę, że te osoby, które już przedstawiłem, ich obecność tutaj mówi sama za siebie. Wśród liderów Stowarzyszenia Razem dla Skierniewic są przedstawiciele Klubu Radnych Razem dla Skierniewic, których gorąco witam w osobach pana Krzysztofa Jażdżyka, Andrzeja Melona, w wyborach samorządowych 2014 Komitet Stowarzyszenia Razem dla Skierniewic jest wspierany przez koalicję ugrupowań politycznych Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. PSL jest reprezentowany przez pana wicemarszałka Dariusza Kuńczaka, natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej przez przewodniczącego koła powiatowego SLD pana Piotra Kierkosia. Proszę Państwa, na co dzień nie mamy patentu na całą wiedzę. Korzystamy z porad ekspertów, którzy czynnie uczestniczą w pracach zarówno samorządowych, jak i społecznych. Chciałem powitać pana Ryszarda Krasnodębskiego oraz pana Dariusza Boguszewskiego, którzy, jeżeli Państwo przedstawiciele mediów uznają, również będą do Państwa dyspozycji. Proszę Państwa, nie przez przypadek dodatkuję emocje, ponieważ teraz chciałem powitać najważniejszą osobę dzisiejszego wieczoru, byłego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Skierniewice, radnego trzech kadencji, osobę, która skupia wokół siebie wszystkie środowiska najbardziej zaangażowane w życie miasta i działalność na rzecz miasta, a my stanowimy dla niego siłę i wsparcie. Kandydat na prezydenta Stowarzyszenia i Klubu Wyborczego Komitetu Wyborczego Razem dla Skierniewic, pan Krzysztof Jażdżyk. Zanim oddam głos Krzysztofowi, chciałbym jeszcze powitać panią pełnomocnik wyborczą naszego komitetu Grażynę Wojniak.
Teraz oddam głos kandydatowi, natomiast dla Państwa dziennikarzy również informacja, że po wystąpieniu Pana Krzysztofa Jożdżyka przyjmujemy konwencję 30 minut na zadawanie pytań do kandydata, który będzie delegować pytanie na innego eksperta, jeśli uzna za stosowne. Natomiast później 15 minut przed ścianką rolatem Razem dla Skierniewicz, dla Państwa dziennikarzy na indywidualne 2-3-minutowe wywiady z wybranymi przez Państwa ekspertami. Przepraszam, teraz dopiero zauważyłem Pana Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Szpitala. Dziękuję bardzo, oddaję głos Panu Jożdżykowi. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj gościć tutaj Państwa na naszym otwarciu kampanii wyborczej do samorządu 2014. Zacznę od hasła, które przyświeca tej kampanii, Skierniewice miastem mieszkańców. Pod hasłem kryje się geneza, iż naszym celem jest, aby tak naprawdę to mieszkańcy decydowali, co w tym mieście Skierniewice będzie przez następne 4 lata. Aby wszystkie sprawy, które są w samorządzie, były konsultowane szeroko, nie tylko poprzez konsultacje społeczne ankietowe, ale być może nawet, jeżeli chodzi o główne sprawy, które są strategiczne naszego miasta, poprzez referendum lub inne możliwe formy takich właśnie konsultacji. Skierniewice miastem mieszkańców to jest nasza jakby propozycja do mieszkańców związana z tym, aby mieszkaniec mógł na co dzień spotkać się i jakby swoje problemy przedstawić nam, ewentualnie swoje wnioski również my, abyśmy mogli od niego przyjąć w dniu codziennym, nie tylko w wyznaczonych terminach, które pracuje urząd, czyli powiedzmy, nie wiem, w godzinach pracy urzędu, ale również też i po godzinach. Proszę Państwa, chciałbym w kilku, dosłownie w pięciu, w czterech, pięciu punktach przedstawić główne założenia naszego programu wyborczego. Uważamy, że to są takie założenia, które najbardziej są potrzebne dla mieszkańców naszego miasta. Pierwsze założenie, które my proponujemy, to są nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy w mieście Skierniewice, jak Państwo dobrze wiecie, około 7 tysięcy osób codziennie dojeżdża koleją do Warszawy i Łodzi. I tak naprawdę przez okres 8 lat w Skierniewicach nie powstał żaden znaczący zakład pracy, który by przyczynił się do zmniejszenia tej liczby właśnie osób. Uważamy, iż takim głównym naszym celem jest rozszerzenie łódzkiej strefy ekonomicznej. Rozszerzenie na terenie byłego poligonu lub też w innych miejscach dostępnych, które są na terenie naszego miasta. Dzisiaj mamy już, możemy się jakby tutaj spojrzeć na sąsiadów, nawet na Radę Mazowiecką, gdzie strefa ekonomiczna, łódzka strefa ekonomiczna spowodowała, iż ta Rawa się bardzo pięknie rozwija i powstają tam w tej chwili firmy i powstają miejsca pracy. I coś takiego uważamy, iż w Skierniewicach jest bardzo potrzebne i może nie od razu w 100%, ale na pewno w dużym znaczeniu pozwoli na to, aby mieszkańcy, którzy jeżdżą poza Skierniewice, mogli tą pracę znaleźć właśnie tutaj na miejscu. Drugim takim punktem naszego programu, naszej kampanii to jest DPS, do pomocy społecznej. Wiemy wszyscy, że od wielu, wielu lat o tym DPS-ie się mówi, natomiast tak naprawdę nigdy nie udało się dotychczas wykonać tego DPS-u tak, aby on dzisiaj służył mieszkańcom naszego miasta. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Nie bierzemy pod uwagę oczywiście prowadzenie DPS-u poprzez Urząd Miasta Skierniewice, czyli poprzez samorząd, ale jeżeli będą też możliwości czy oferty prywatne, tak, czyli inwestorów, którzy zagwarantują, że jakby będzie działalność właśnie prowadzona jako do pomocy społecznej, to też nie wykluczamy, iż w tym kierunku można się jakby tutaj pokusić o sprzedaż na przykład takiego budynku, ale tylko z wyłączeniem, iż będzie to właśnie do pomocy społecznej. Kolejnym punktem to jest kanalizacja deszczowa. W 2007 roku miasto Skierniewice zajęło 16 miejsce i dostało dofinansowanie około 100 milionów złotych. Dostało w cudzysłowie, bo wystarczyło tylko zapisać zapis, zrobić w budżecie, zrobić projekt i te pieniądze były przyznane.
No niestety nie skorzystamy z tych pieniędzy. Przez te kilka lat problem, który jest dzisiaj w Skierniewicach, narasta. Powstają nowe chodniki, powstają drogi. Te wody opadowe nie mają niestety gdzie uciekać. Więc tutaj problem budowy kanalizacji deszczowej musi być bardzo, bardzo wzięty pod uwagę i staramy się go rozwiązać. Także szukanie środków zewnętrznych przede wszystkim. Ewentualnie, jeżeli takich środków się zewnętrznych nie uda pozyskać, to musi być plan kilkuletni na to, aby z własnych środków ten problem kanalizacji deszczowej w mieście rozwiązać. Ja tylko przypomnę, że z tych środków, o których mówię, zewnętrznych w 2007 roku skorzystała Rawa Mazowiecka i dzisiaj tak naprawdę podczas dużych opad deszczu w Rawie Mazowieckiej nie ma najmniejszych problemów, a w Skierniewicach wedle moich danych było około 300 zgłoszeń, zalań, potopień, kiedy taki to właśnie wystąpił, taka aura pogodowa miała miejsce. Także na pewno jest to bardzo ważny problem i ten problem musimy rozwiązać po to, żeby mieszkańcom jakby ułatwić życie. Kolejnym takim bardzo ważnym problemem jest skomunikowanie drogowe miasta, czyli obwodnice miasta Skierniewic. W mieście dużo się robi, szczególnie dzisiaj przed wyborami, tak? Można też się pokusić o stwierdzenie, że szkoda, że wybory nie są co rok, ale są to 4 lata. Natomiast nierozwiązywane są główne problemy, jeżeli chodzi o komunikację w mieście, czyli o budowę obwodnic, obwodnicy wschodniej, obwodnicy zachodniej. Na pewno trzeba w tym kierunku podjąć bardzo duże działania, bo jak Państwo dzisiaj wszyscy widzą, przy jakimś utrudnieniach, przy kolizji na przykład na wiadukcie, praktycznie miasto jest sparaliżowane. Tak? A nawet jeżeli nie ma kolizji, zdarzeń drogowych, tylko jest to godziny szczytu, 16-17, to też jest ciężko się czegoś rozwiązać na drugą stronę miasta bez jakichkolwiek utrudnień. Więc na pewno trzeba wrócić do tematu obwodnic i starać się. Wiadomo, jest 5 lat w tej chwili w środków zewnętrznych, trzeba poszukiwać wszędzie możliwości, aby też udało się z tych środków te drogi właśnie u nas wykonać. I sprawa kolejna, którą tutaj też mamy jako propozycję do Państwa, czyli budowa kompleksu basenów i jakby zagospodarowania zalewu. Ja zaraz poproszę tutaj kolegę o to, aby taką krótką prezentację Państwu przedstawić. Jest to nasz pomysł, jest to pomysł, który zaproponowali młodzi architekci w Skierniewicach na to, aby ten zalew, który od wielu, wielu, wielu lat tak naprawdę nic się z nim nie robi i korzystamy z niego w takich możliwościach, jakich możemy, aby stał się naszym taką wizytówką, perełką i aby mieszkańcy naszego miasta mogli z niego korzystać w formie i rekreacji, i sportu, i żebyśmy wszyscy się jakby z tego cieszyli, a być może jeszcze nawet osoby spoza Skierniewic mogły nas odwiedzać i nam zazdrościć właśnie takiego obiektu. Dzisiaj nie powiemy o dokładnych kosztach, ponieważ jest to koncepcja taka wstępna dopiero. Wiadomo, że dopiero w późniejszym terminie, jeżeli oczywiście byłaby taka możliwość, trzeba ogłosić konkurs na projekt, na dalsze etapy realizacji. Natomiast jest to nasz pomysł. Uważamy, że pomysł jest ciekawy do zaprezentowania Państwu i mieszkańcom naszego miasta. To tyle w skrócie. Prosiłbym może teraz Pana Darka Bogoszewskiego, jeżeli zechce, abyśmy w kilku zdaniach, slajd po slajdzie, omówili tę naszą koncepcję tego właśnie zadania. Proszę, nie chciałbym Państwu szczególnie zanudzać, ta propozycja, która jest przygotowana przez Stowarzyszenie Rady Mudowskiego wpisuje się w jakiś większy program inwestycyjny, o którym tutaj wspominał Pan Krzysztof Jaszczyk, a dotyczący części inwestycji związanych z szeroko rozumianym rozwojem funkcji rekreacyjnych. Jakby te funkcje rekreacyjne w mieście w oparciu o te założenia miałyby się rozwijać na bazie dwóch obszarów w mieście. To jest osiedla Widok oraz terenu wokół Zalewu Skierniewickiego. Przy czym intencją i celem funkcjonowania tych obiektów byłoby to, aby teren wokół Zalewu sprzyjał funkcjom sportowym w znacznej mierze oraz rekreacyjnym, natomiast obszar osiedla Widok jest w tej chwili głównym obiektem w postaci basenu, stanowił zaplecze rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe dla młodzieży,
oraz dla sekcji sportowych. Ta prezentacja, czy ta propozycja, która przedstawiona jest tutaj na makiecie, na planszy i na wizualizacjach, jest koncepcją, która z całą pewnością będzie wymagała dyskusji publicznej na temat lokalizacji poszczególnych funkcji. W obszarze tym, jeśli chodzi o sam zbiornik Zadębie, zlokalizowane są obiekty zespołów basenowych, obiekty restauracyjno-gastronomiczne, tor, czy też umożliwienie rozpoczęcia funkcjonowania toru kajakowego. Może Państwo pamiętacie, że ten zbiornik powstał już kilkanaście lat temu, a jego główną funkcją poza rekreacją, jeśli chodzi o część sportową, miało być jego wykorzystanie dla potrzeb kajakarstwa. Zbiornik jest wyposażony w urządzenia służące wykorzystaniu dla imprez rangi ogólnokrajowej i do dzisiaj niestety nie został w żaden sposób wykorzystany. Wydaje się, że ta rzecz powinna się zakończyć, czyli to niewykorzystanie. Pozasportowym. Od założenia kierowane przez stowarzyszenie w zakresie inwestycji skupiają się na tym, żeby przygotować w mieście w sposób realny obiekty czy przestrzenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, dla prowadzenia funkcji czy wprowadzenia funkcji mieszkaniowych i właśnie tych rekreacyjno-sportowych. Problemem w mieście wydaje się być w tej chwili jego rozpraszanie, któremu wydaje się, że trzeba bezwzględnie zapobiec. Miasta, biorąc pod uwagę i stan demograficzny oraz finansów, nie stać na to, żeby realizować nowe części na obszarach pozbawionych podstawowej infrastruktury. Jest to problem, który dotyczy większości miast w Polsce. Generalnie Polska nam się kurczy. Dzisiejsze wyjaśnienia chociażby internetowe, jeżeli Państwo zauważyliście, doskonale to obrazują. I dzisiaj rozwój miast jest szczególnie trudny, ponieważ trzeba szukać rozwoju w momencie, kiedy miasta się kurczą. Zatem istnieje pilna potrzeba powrotu do angażowania się w miejsca, które już posiadają pewien potencjał i na bazie tego potencjału można dokonywać rozwoju. Tu jest wizualizacja, czyli ten cały kompleks nad Zalewem miałby się składać z kilku obiektów, między innymi obiektu właśnie zespołu basenowego. On tutaj został zaproponowany w tej prezentacji w obszarze zachodni tego zbiornika, czyli w stronę osiedla mieszkaniowego. Natomiast jak mówiłem, konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami powinny decydować o konkretnej lokalizacji konkretnym obiektu. Kolejnym obiektem miałaby być, to jest rejon drugiej plaży, tej, która w tej chwili jest nienadzorowana. Tutaj mamy zaproponowany obiekt restauracyjny oraz stanicę wodną z pomostami również do wykorzystywania dla wentarzy. Sieć dróg rowerowych, która powinna zostać zmodernizowana, musi przyjąć różnorodny ruch, jaki tego zależy się odbywa. Dzisiaj w zasadzie możliwe jest tylko spacerowanie, natomiast nie ma możliwości swobodnego przemieszczania się czy to na rowerach, jeśli chodzi o jakość tych dróg, jeśli chodzi o wózki, to jest poważny mankament. W tej propozycji tutaj koledzy starali się zwrócić szczególną uwagę na to, żeby inwestycja była jak najmniej kosztowna. Czyli
Stąd propozycja jest niewykorzystywania energii odnawialnej w zakresie używania obiektów, które tam będą mogły być realizowane, czy też oświetlenia z wykorzystaniem układów solarnych. Jest propozycja również wkomponowania w istniejącym zagospodarowaniu tego otoczenia zbiornika górki sanaczkarsko-narciarskiej, oczywiście o skali tejże górki, czyli to możemy mówić o zjeździe rzędu tam 200-300 metrów, natomiast jest to absolutnie realna, żeby był to obiekt całoroczny funkcjonujący właśnie w obszarze istniejącego zbiornika. Cały teren powinien być wyposażony, tak się tutaj zakłada, zespół urządzeń terenowych, o których powstanie tutaj, który powstanie może jest kilkunastu miejscach. Zatem podsumowując, realizacja tego zespołu opiera się na wciągnięciu i aktywizacji całego zbiornika, który jest w tej chwili na pewno jedną z nielicznych atrakcji naturalnych miasta. Mimo wykorzystania, ciągnięcia, czyli zaangażowania środków publicznych w każdym to miejsce, które jest bardzo posiadało pełną ofertę programu. Myślę, że na tym zakończę, bo jeszcze tylko dopowiem, iż była mowa o to, aby też zały był okalany ścieżką taką pieszo rowerową, ale też dla lotarzy, tak? Czyli jakby, żeby to każdy miał tą swoją możliwość poruszania się dookoła zalewu i będzie konieczne zmodernizowanie mostu, tak aby dookoła dokładnie tego zbiornika była możliwość poruszania się właśnie dla, czy to też dla mówię, mamy z dzieckiem, czy dla rowerzystów, czy też dla osób, które uprawiają sport na rolkach. Także tutaj jeszcze jest jeden pomysł, aby w tym najwyższym miejscu pośrodku też była taka kładka, która jakby podzieli ten zalew na pół, tak? Czyli aby można było też nie, jeżeli ktoś chce iść na spacer, to nie te 4 km, bodajże 600 metrów, bo tyle ma zbiornik, ale mógł sobie zrobić tą mniejszą pętlę, czyli do mniej więcej połowy tego zbiornika byłaby ścieżka, ale tylko, znaczy ścieżka, ale tylko kładka pieszo-rowerowa, nie dostosowana dla pojazdów mechanicznych. Dziękuję bardzo. Przedstawiałem dziś koalicjantów. Proszę o zabranie głosu pana wicemarszałka Dariusza Klimczaka. Dobry wieczór Państwu. Ja i środowisko polityczne, które reprezentuję, zdecydowaliśmy się poprzeć pana radnego Krzysztofa Jaszczyka w ubieganiu się o funkcję prezydenta, ponieważ jest to człowiek autentyczny, wiarygodny, człowiek o wysokiej kulturze bycia i słowa. To, co ważne, program, który prezentuję i który chcę rozwijać, ściśle koresponduje z tymi założeniami, którymi dotychczas się kierowaliśmy i które chcielibyśmy także rozwijać i w mieście Skierniewicach, i w całym naszym województwie. To, co dla mnie osobiście jest ważne i myślę dla mieszkańców Skierniewic i każdego z miast naszego regionu, to pan Krzysztof Jaszczyk jest przedsiębiorcą, tworzy miejsca pracy, osiąga sukcesy w prowadzeniu działalności gospodarczej i jest to najbardziej wiarygodny dowód na to, iż spełnia wszystkie warunki, żeby objąć tak poważną funkcję i odpowiedzialną, jaką jest prezydentura miasta Skierniewice. Skierniewice, niegdyś miasto wojewódzkie, które nigdy nie wyzbyło się swoich ambicji, które chciałoby utrzymywać określony poziom i liczyć się we wszystkich rankingach, które są konstruowane nie tylko w naszym województwie, ale i w kraju. Poznaliśmy się ponad 4 lata temu. Poznałem Krzysztofa w momencie poprzedniej kampanii wyborczej, obserwowałem jego działania i wiem, jakie wyciągnął wnioski przez 4 lata kolejne funkcjonowania w Radzie Miasta. Rozwinął się, działa jeszcze więcej, otacza się ludźmi, nikomu nie odmawia, interesuje się zarówno sprawami przedsiębiorców, osób, które pracują poza Skierniewicami, interesuje się sprawami seniorów, a przede wszystkim, co bardzo ważne, integracją międzypokoleniową,
i dzieci, i wnuczków, i dziadków. To, co, na co stawia i cała Unia Europejska, i w tym nasz kraj. Pan Krzysztof Jarzczyk zawsze interesuje się sprawami, które wykraczają poza zwykłe kompetencje radnego, poza zwykłe instrumenty, którymi można by było posługiwać się w danym mieście, w danej gminie. Takim przykładem była pomoc osobom, które miały bardzo i mają bardzo duże problemy w komunikacji ze swoim miejscem pracy, czy to w Warszawie, czy w Łodzi. Krzysztof Jarzczyk to była pierwsza osoba, która im nie odmówiła i pierwsza osoba, która nie zniechęciła się, kiedy okazało się, że ta misja jest naprawdę bardzo trudna. Bardzo Ci, Krzysztof, dziękuję, że także i mnie zachęciłeś, a wręcz wciągnąłeś, bo byłeś naprawdę bardzo zdeterminowany przy wszystkich trudnościach i utrudnieniach, żeby te działania dalej prowadzić. Za to Ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że także angażujesz się na rzecz polityki prorodzinnej. Takim sztandarowym przykładem, o którym każdy w Skierniewicach i nie tylko wie, jest Skierniewicki Klub Mamy, który zaczynał amatorsko, a dzisiaj można powiedzieć, że inne tego typu społeczności mogą od tych bardzo zaradnych ludzi, tych pań, wiele się nauczyć. To jest dla mnie niezwykle ważne. I trzecia sprawa, na którą zawsze zwracamy podczas naszych rozmów, to jest rozwój rynku pracy i nowe miejsca pracy. Krzysztof Jarzczyk posłużył się w swoim wystąpieniu kilkoma przykładami, natomiast to, co jest najbardziej budujące, to jest to, że szuka przykładów, dobrych praktyk poza Skierniewicami, poza naszym województwem. Czy to jest sukces miasta Łodzi, czy to jest sukces mniejszego miasta, czy nawet gminy, zawsze próbuje wyciągać właściwe wnioski, pozyskiwać informacje, jak to się stało, że w tym miejscu właśnie inwestor zagraniczny chciał się zlokalizować. Dlaczego w tym miejscu próbował zdobyć certyfikat na prowadzenie chociażby w specjalnej strefie ekonomicznej. Ale to nie wszystko. Ustaliliśmy, że także takim najważniejszym krokiem, który chcielibyśmy w przyszłej kadencji podejmować, jest to wsparcie rodzimych przedsiębiorców. Także tych mikroprzedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, małych i średnich, których trzeba tutaj na miejscu i w mieście Skierniewicach, i pod Skierniewicami, w całym powiecie wesprzeć. Trzeba zapewnić im nowe rynki zbytu, trzeba zorganizować właściwe misje gospodarcze, których naprawdę jest wiele. Takie misje gospodarcze prowadzi Urząd Marszałkowski, w naszym imieniu te działania wykonuje Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, współpracujemy z instytucjami rządowymi, ale także z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Trzeba naprawdę dużego zaangażowania, aby taką firmę ściągnąć. Takich przykładów jest bardzo wiele. Dwa tygodnie temu w Łodzi były wręczane nowe zezwolenia prowadzenia działalności przez ministra gospodarki. Było kilkadziesiąt miast i mniejszych gmin z terenu naszego województwa. Uznaliśmy z Krzysztofem, że to jest duży problem, że w gronie tych przedstawicieli tych miast nie było przedstawicieli miasta Skierniewice. I to jest główne wyzwanie dla tego miasta, tak, żeby zmniejszyć istotnie tę liczbę osób, które jeżdżą poza Skierniewice, szukając swojej pracy. Tak zupełnie na koniec chciałem podkreślić, że te działania, które ja prowadzę, będąc radnym sejmiku województwa i chciałbym kontynuować w przyszłej kadencji, to, co robię w zarządzie województwa, ściśle się wiąże zawsze z tym, co robi gospodarz danego miasta, gminy czy powiatu. Podczas ostatnich lat udało mi się uzyskać takie wsparcie od Krzysztofa Jarzczyka. Zwróciłem uwagę na sprawy, które tak naprawdę były blisko, ale nikt z tego miasta nie potrafił mi zwrócić na to uwagę. Jestem wdzięczny i Krzysztofowi Jarzczykowi, i radnym, którzy funkcjonują w stowarzyszeniu Razem dla Skierniewic. Chciałbym, żeby, bo Skierniewice to nie tylko samo miasto, to także są okoliczne miejscowości, powiaty, komunikacja. To także komunikacja drogowa. W swoim programie założyłem, że w ciągu najbliższych dwóch sezonów budowlanych musi zostać zrealizowana
przebudowa i rozbudowa drogi numer 705 ze Skierniewic do Bolimowa wraz z przejściem przez Bolimów i wzdłuż całej trasy musi powstać poza jezdnią w bezpieczny sposób ciąg pieszo-rowerowy. Także chciałbym, aby te działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego były rozszerzone w ciągu dróg wojewódzkich i w stronę Rawy Mazowieckiej i w stronę Jeżowa, Łodzi. Chciałbym, aby te miejscowości, które tam się znajdują, także z tego funduszu, którym dysponuje samorząd województwa łódzkiego, zostały wyposażone w te nowe rozwiązania komunikacyjne, szczególnie dla pieszych i rowerzystów. I ostatnia sprawa, czyli nasz szpital wojewódzki w Skierniewicach. Szpital, który dzięki współpracy także z poprzednią panią dyrektorą, panią Grażyną Królik, udało nam się wyposażyć w naprawdę niezbędne działania i prace, wyposażenie, infrastrukturę. To chociażby zakład diagnostyki obrazowej, którego dotychczas nie było. To nowy pawilon, nowy budynek, stacja dializ i nefrologia. To jest szereg innych działań, ale nie możemy zwalniać tempa. To wsparcie z budżetu województwa musi przebiegać nieustająco, tak żeby ten rozwój był zapewniony. Tak jak już podkreślałem wcześniej, Skierniewice było miastem wojewódzkim i tę referencyjność powinno zachować. Także między innymi dzięki rozwojowi szpitala. Chciałbym, żeby w najbliższych latach, nie mówiąc już o całej kadencji, dokończyć te sprawy, które już rozpoczęliśmy. Czyli przede wszystkim całkowita przebudowa i modernizacja oddziału ginekologii i położnictwa razem z neonatologią. Chciałbym, żeby było dokończone jak najszybciej lądowisko dla potrzeb śmigłowców i szpitalnego oddziału ratunkowego, ale także chciałbym, żeby ten szpital rozwinął się o nowe oddziały. Myślę tu przede wszystkim o oddziale geriatrycznym oraz o kardiologii inwazyjnej. Nie jest przesądzone, że także, jeżeli by środki na to pozwalały, także o kardiochirurgię. Chciałbym, żeby wreszcie swoje standardy spełniała laryngologia, bardzo potrzebna, taka, na którą możemy liczyć tutaj, nie musząc udawać się specjalnie do innych ośrodków, chociażby jak do Łodzi. Tych prac jest naprawdę dużo, ale one są realne. Zawsze muszą być sprzężone z tym, co planuje miasto, z tym, co planuje województwo i musimy zawsze korzystać z tych programów, które oferują nam poszczególne ministerstwa bądź instytucje i agencje, które są przez nie zawiadywane. Jestem przekonany, że wspólnie z Krzysztofem Jarzykiem uda nam się to zrealizować, bo to jest człowiek z pasją, człowiek oddany wszystkim sprawom. Człowiek, który jest na co dzień uśmiechnięty, jeżeli nie ma tylko takich stresów jak dzisiejsza konferencja i który traktuje Urząd Prezydenta nie jako miejsce, gdzie się siedzi w wygodnym fotelu, ale to jest misja, w której ciągle trzeba być w ruchu, ciągle zabiegać i nie patrzeć tylko na granice miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo o zabranie głosu proszę pana Piotra Piechuś. Dzień dobry Państwu. Ja jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w sumie jak i ja, przedstawicielem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w sumie jak i ja i moje środowisko. Zdecydowaliśmy się wesprzeć Krzysztofa Jarzyka na prezydenta miasta Skierniewice, dlatego że tak jak powiedział mój przedmówca, Krzysztof jest po prostu człowiekiem uczciwym. On nie traktuje stanowiska prezydenta jako tylko wyłącznie miejsce do siedzenia poziomu przewodnictwa. To jest człowiek czynny, człowiek, który działa. Zresztą bardzo wiele punktów programowych stowarzyszenia jest bliskie lewicy, tak jakby chociaż polityka prorodzinna lub mamy, który został stworzony przez Krzysztofa, tak samo jak również dbanie o Skierniewicza. Mamy tutaj przykład ciężkich dojazdów, gdzie Skierniewicza nie muszą dojeżdżać do Warszawy, gdzie borykają się naprawdę z wieloma trudnościami. My znamy się z Krzysztofem z 15 lat, jeżeli nie więcej. Znamy się naprawdę bardzo, bardzo długo i tak samo jak i ja i moje środowisko widzi w Krzysztofie
Dzięki Krzysztofowi będzie możliwe rozwój Skierniewic. Dzięki temu, że coś jeżeli oczywiście ogłosi się prezydentem miasta, jest gwarantem rozwoju Skierniewic. Rozwoju naszego miasta, do wydłużeniem i też właśnie tak jak powiedział szanowny przedmówca, musimy starać się tworzyć miejsca pracy tutaj, po to, żeby mieszkańcy nie musieli dojeżdżać i borykać naprawdę z wielkimi trudnościami, jakimi obecnie się teraz borykają. Dlatego zdecydowaliśmy się poprzeć Krzysztofa na kandydata prezydenta w środowiska lewicowe. Wspieram się Krzysztofie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poproszę kandydata na prezydenta o przedstawienie liderów list w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miasta. Liderem w okręgu wyborczym Widok jest koleżanka radna Jola Ferczak. Liderem listy w okręgu wyborczym Centrum jest kolega Andrzej Meron. Okręg wyborczy Rawka kolega Jarek Kęcielewski. I w Zadębie moja skromna osoba. Prosiłbym teraz, aby kolej moi tutaj koledzy, koleżanka i koledzy przedstawili kandydatów naszych do Rady Miasta. Szanowni Państwo, okręg numer 1, okręg Widok. W tym okręgu mamy 12 kandydatów. Ja postaram się krótko powiedzieć w dwóch zdaniach o każdym z kandydatów. Ja zostałam już przedstawiona, radna Rady Miasta, przedsiębiorca. Z drugiego miejsca startuje mój kolega Grzegorz Pusta. Wieloletni policjant w sekcji ruchu drogowego. Trzy kadencje radny Rady Miasta. Pracował w Komisji Bezpieczeństwa, w Komisji Uzdrowiskowej. Czy o czym zapomniałam jeszcze ważne? Dziękuję. Miejsce trzecie, Jerzy Oleksiński, współzałożyciel ITV Media, członek Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bodajże, członek Rady Nadzorczej, bardzo zaangażowany w sprawy miasta. Coś jeszcze ważnego? Starszy. Miejsca czwartego, Bogumił Grąbel. Pracownik Instytutu Ogrodnictwa. Prezes i współtwórca stowarzyszenia, tu mogę źle powiedzieć nazwę. Ars Juventutis, tak, który wspiera dzieci i młodzież uzdolnione muzycznie. Pozycja piąta, Elżbieta Nowak. Mamy panią dzisiaj? Nie mamy, teraz sobie poradzimy. Pani ma doświadczenie w pracy przy kulturze, w samorządzie. Jest wiceprezesem stowarzyszenia Nefros. Miejsce szóste, pan Grzegorz Budynek. Wieloletni pracownik Instytutu Sadownictwa. Obecnie pracownik na stanowisku kierowniczym w Polskim Ogrodzie. Szymon Walczak. Młody człowiek, student Akademii Obrony Narodowej, sportowiec. Coś jeszcze? Wystarczy. To mistrz Europy, tak? Czy wicemistrz? Przepraszam. Nie, jeszcze nie, aczkolwiek. To tylko kwestia czasu. Jeżeli chodzi o juniorów, to na Polsce się zatrzymałem, na razie. Dobra, mistrz Polski juniorów. Siłowanie na rękę. Miejsce ósme, Ewelina Wybych. Lekarz weterynarii prowadzi własną lecznicę dla zwierząt na Widoku. Cztery łapy chyba. Dziewiątka, Justyna Dziedzic, nasza najsłynniejsza wolontariuszka. Mnóstwo akcji na rzecz zwierząt w naszym schronisku. Grażyna Kaczyńska, prezes Fundacji Stowarzyszenia Nefros. Ukończyła studia z pozyskiwania środków unijnych. Zaangażowana w sprawy społeczne najbardziej. Pani Halina Wierzbowska. Pani Halino, jest pani?
Nie. Pracownik przedszkola numer 1 w Skierniewicach, wiceprezes sekcji administracyjnej. I 12 miejsce Paweł Gruger, dziennikarz prasowy, dziennikarz radiowy, obecnie rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Drużyna silna. Dziękuję. Państwa, jeszcze raz przedstawiamy moje nazwisko. Andrzej Melon startuje z pozycji numer 1 z okręgu numer 3. To jest okręg centrum. Jestem taksówkarzem. Od 12 lat poprzednio prowadziłem własną działalność gospodarczą. Jestem radnym obecnej kadencji. Natomiast z pozycji numer 2 startuje razem ze mną, to znaczy jest na pozycji numer 2 pan Andrzej Hyca, komendant kówca OHP Skierniewice. Pozycja numer 3 pan Paweł Ryszard Bielicki, pracownik Instytutu Sadownictwa. Ogrodnictwa, przepraszam. No właśnie. Przepraszam. Numer 4 Monika Bursztynowicz. Myślę, że wiele osób zna panią Monikę, jest to szefowa klubu MAN. W ostatnim okresie bardzo, bardzo rozpoznawana w naszej przestrzeni publicznej. Numer 5 Piotr Mariusz Pierkoś. Szefuje lokalnym strukturom Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Numer 6 Katarzyna Niedzielska. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Numer 7 Ania Tuka. Pracownik spółdzielni inwalidów przy ulicy Tuwima. Numer 8 Jacek Gędek. Prowadzi również własną działalność gospodarczą. Numer 9 Bartek Wójcik, komendant ZHP Skierniewica. Numer 10 Anna Ewa Janus, obecnie nauczyciel akademicki. Proszę Aniu, pani Aniu mnie sprostować, czy już jest doktorat, czy jeszcze? Jest. Obroniła w zeszłym tygodniu pracę doktorską, także pani Ania Janus również z nami startuje z pozycji numer 10. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przyszło być liderem okręgu drugiego. Od 8 lat jestem radnym Rady Miasta Skierniewice. Staram się być niezłomny w swoich działaniach w strukturach Rady Miasta i myślę, że całkiem nieźle mi to wychodzi, zawsze mając na uwadze interes, dobrze pojęty interes mieszkańców. Na co dzień spełniam się w zawodzie nauczyciela, jestem magistrem historii, posiadam także dyplomy zarządzania oświatą, geografię oraz resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Proszę Państwa, chciałbym przedstawić dziewiątkę osób, którzy zawodowo i myślę bardzo dobrą radą wspierali mnie do tej pory na co dzień i jeśli przyjdzie nam dalej pracować w strukturach Rady Miasta, myślę, że ta współpraca będzie ciągle owocna. Witam na liście Komitetu Razem dla Skierniewic przedstawicieli SLD na pozycji drugiej pana Jacka Starygę oraz na pozycji piątej panią Dorotę Bogatko. Przedsiębiorców na co dzień dodam, że pan Jacek Staryga był już radnym Rady Miasta Skierniewice. Witam serdecznie, pan Jacek jest z nami dziś. Proszę o brawa. Witam na liście okręgu drugiego Razem dla Skierniewic przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc pana Antoniego Urbanka na pozycji numer 4. Pana Zbigniewa Wyszogrodzkiego na pozycji numer 10. Myślę, że tych panów również nie trzeba szerzej przedstawiać. Pan Antoni, działacz wojewódzkich struktur ochotniczych kółców pracy. Pan Zbigniew Wyszogrodzki, który również jako członek Stowarzyszenia Razem dla Skierniewic działa w powiatowych strukturach PSL. Witam na pozycji trzeciej niezwykle doświadczoną kobietę w swoim zawodzie, panią doktor Małgorzatę Zalewską. Wywodzi się ze stowarzyszenia.
stowarzyszenia Wspólna Sprawa i myślę, że nasza praca naprawdę nabierze rumieńc. Współpraca. Dziękuję bardzo. Witam również na pozycji numer 6 pana Waldemara Popka, który jest członkiem Stowarzyszenia Razem dla Skierniewic od momentu, kiedy stowarzyszenie powstało. Na co dzień pracownika firmy zajmującej się sadownictwem, ogrodnictwem. Witam również świeżą, młodą krew w strukturach stowarzyszenia i Komitetu Wyborczego Razem dla Skierniewic. Trzy osoby, które tak naprawdę albo jeszcze są uczniami, albo rozpoczęły karierę zawodową. A więc na pozycji numer 7 panią Elizę Słodownik, która pracuje w firmie ekologicznej, na co dzień służy nam radą, nie waham się użyć słowa, w walce z tymi, którzy niestety zatruwają nam życie w Skierniewicach, a więc firmami utylizującymi śmieci. Na pozycjach 8 i 9 państwa Gabriele Felczak oraz pana Mateusza Czubę. Nie ukrywam, że osobiście bardzo liczę na ich zaangażowanie podczas tej kampanii i później na dalszą prężną współpracę. Dziękuję bardzo. I okręg numer 4 zarębie. Moja skromna osoba, myślę, że już dla swoich temat. Zresztą ogólnie na osobie mi się ciężko mówi, więc państwo mnie znacie, powiem tylko, przypomnę, że jestem przedsiębiorcą od 2008 roku, prowadzę własną działalność gospodarczą i 12 lat, czyli 4 kadencje radnym Rady Miasta. Na pozycji drugiej Jarosław Borowski, myślę, że państwo znacie tego pana na Łódzkiej, prowadzi działalność gospodarczą, opony, wulkanizacja, także to jest jego od wielu lat znany zakład w Skierniewicach. Na pozycji trzeciej Łukasz Podraszka. Łukasz jest menadżerem, także na pewno osoba bardzo nam potrzebna, mieszkańcem osiedla Makowska. Numer 4 Hanna Maria Zwierzchowska. Pani Hanna jest nauczycielem, także przedstawicielem oświaty, nazwisko też znane pewnie w mieście i państwu szczególnie. Numer 5 Beata Hanna Bączkowska. Pani jest pielęgniarką, pracuje w Skierniewicach, przychodni ogrodowa pana Grzegorzaka. Numer 6 pani Wioletta Teresa Kasprzyk-Pusz, druga pani, która jest przedstawicielem oświaty na naszej liście. Numer 7 pani Katarzyna Mąkowska. Pani jest pracownikiem Miejskiej Komendy Policji, jest dzielnicowym okręgu Widok. 8 pan Tomasz Dybowski, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, pracownik spółdzielni mleczarskiej. Numer 9 pani Helena Wojna, pani Helenka, pani prezes największego ogrodu działkowego w Skierniewicach Konwalia. I numer 10 Adam Moskwa, druh Adam Moskwa, związany z harcerstwem od wielu lat, mieszkaniec osiedla Makowska. Jak państwo widzicie i po przedstawieniu wszystkich tych osób, Skierniewice miasta i mieszkańców. Dziękuję. Także proszę państwa, ze swojej strony dziękuję wszystkim państwu, którzy zechcieliście przybyć na spotkanie. Liczę na to, że podobamy się wam, nie tylko jako dziś ubrani w garnitury i nieco odświętne stroje, ale przede wszystkim jako samorządowcy i działacze społeczni, bo za takich się uważamy i takimi się czujemy na co dzień. Krzysztof już wiele razy podkreślał, ale to hasło Skierniewice miastem mieszkańców nie jest przypadkowe. Myślę, że jako radni, ale także członkowie stowarzyszenia zawsze to udowadnialiśmy i przyrzekamy, że będziemy udowadniać, że ma ono sens i będzie świadczyło o nowoczesności tego miasta, a nie będzie tylko pustym sloganem. Dziękuję za przybycie.